dobry Państwu, nazywam się Andrzej Pieńko, a moim gościem dzisiaj jest pan profesor Mirosław Jarosz, z którym porozmawiamy o mleku, drodzy Państwo, chociaż tak naprawdę w szklankach mamy wodę, panie profesorze. Dzień dobry Państwu. Tak, rzeczywiście, potrzebna jest i woda, i potrzebne jest mleko do naszego życia, abyśmy mogli być zdrowi. Panie profesorze, chcielibyśmy porozmawiać dziś o mleku, które nie jest jeszcze dziś dostępne na polskim rynku, ale można je kupić w krajach Europy Zachodniej, w Stanach Zjednoczonych, w Chinach. Jest to mleko A2. Czym jest tego rodzaju mleko? Mleko A2 jest mlekiem zmodyfikowanym w zakresie tylko jednego aminokwasu, w tak zwanej beta-kazeiny. Jest to jedno z białek mleka. W zasadzie mleko A2 jest mlekiem naturalnym, które występowało kilka tysięcy lat temu powszechnie. Na drodze tej ewolucji związanej z żywieniem, z przemianami na naszym świecie, doszło do tej pewnej mutacji, zamienienia jednego aminokwasu proliny na histydynę. Także jest to bardzo mała, niewielka różnica, ale dająca bardzo dobry efekt, jeśli chodzi o podniesienie tak zwanej wartości prozdrowotnej mleka i produktów mlecznych. Chce pan powiedzieć, że jesteśmy kilka tysięcy lat wstecz w takim razie? No, czasami warto wrócić do natury, do przeszłości. Mhm. To nie tylko jest sprawa z mlekiem, ale również naszego żywienia, na przykład powrót do zdrowych warzyw i owoców. Mhm. Ten element był przez dziesięciolecia zaniedbywany w naszej diecie. Teraz warzywa i owoce są na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o taką najważniejszą lokomotywę zdrowego żywienia. Mhm. Ja myślę, że jeżeli chodzi o warzywa i owoce, to nadal większość społeczeństwa tego nie docenia. Natomiast wracając do mleka, w jaki sposób powstaje to mleko A2? To są bardzo specjalistyczne procedury związane z hodowlą bydła i przeprowadza się selekcję, która ma doprowadzić do tego, żeby w tych wyselekcjonowanych grupach trzod bydła znalazły się te krowy, które wytwarzają mleko A2. To nie jest jakiś wyjątkowo skomplikowany proces. To jest sprawa oczywiście związana z odpowiednimi procedurami związanymi z hodowlą, prawda? I selekcjonowaniem tych właśnie elementów, o których wspominałem. Natomiast z punktu widzenia konsumenta, to najważniejsze jest to, że mleko, które zawiera właśnie tą beta-kazeinę A2, stwarza szansę, że osoba, która spożywa mleko i produkty mleczne, może być mniej narażona na wystąpienie tak zwanej nietolerancji na mleko. Zresztą to mleko A2 jest bardziej zbliżone swoją strukturą do mleka kobiecego, mleka owczego i mleka koziego. Można powiedzieć, że rzeczywiście jest tak bardziej naturalne dla człowieka. W związku z tym, że w ostatnich dziesięcioleciach coraz częściej występują głosy i u niektórych przekonanie, że mleko może być odpowiedzialne za dużo różnych nietolerancji pokarmowych, no to wytworzenie takiego mleka, takiej szansy dla ludzi jest bardzo dobre, jeśli chodzi o ich zdrowie, dlatego że nie powinniśmy ograniczać spożycia produktów mlecznych. Dlaczego? Bo produkty mleczne zawierają bardzo łatwo przyswajalne, o wysokiej wartości białko. Poza tym są bardzo bogate w wapń. Oczywiście również inne elektrolity, ale również i witaminy B, D, E. Bardzo cenne dla naszego zdrowia. Podkreślę znaczenie wapnia. Z mleka spożywamy około 50% wapnia, jeśli chodzi o naszą dietę. Bardzo dużo. Trudno jest zastąpić ten produkt w kontekście spożycia wapnia. A niedobór wapnia to jest osteoporoza, to jest ryzyko raka jelita grubego i ryzyko naciśnienia tętniczego i wielu różnych innych chorób. Również podejrzewa się i są pewne badania, które mówią, że niedobór wapnia również może sprzyjać występowaniu otyłości, rozwojowi otyłości. Czyli krótko mówiąc, podsumowując, jest to bardzo cenny produkt żywnościowy, który dostarcza nam z jednej strony materiału budulcowego dla mięśni, kości i dla układu odpornościowego, ale również dostarcza bezcennego składnika, jakim jest wapń,
do budowy kości i zmniejszania ryzyka wielu chorób, w tym również nowotworowych, takich jak rak jelita grubego. No i na ciśnienie tętnicze. Mhm. Czyli pan profesor mówi, że pij mleko, będziesz zdrowy. Tak, dlatego w piramidzie zdrowego żywienia i stylu życia zalecamy co najmniej 2 szklanki, czyli 0,5 litra mleka lub produktów przetworzonych mlecznych. U dzieci nawet więcej. 3 szklanki. U osób w starszym wieku też trochę więcej, nawet 3. Bo z tych powodów, o których powiedziałem. Dlatego w kontekście tego mleka, o którym teraz mówimy, jest to niezwykle ważne, że w ten sposób dajemy szansę niektórym osobom, które się obawiają tego, że mogą mieć jakąś nietolerancję na mleko, albo o tym dużo słyszeli i też obawiają się zwiększenia ilości produktów mlecznych w swojej diecie. Chcę zaznaczyć, że to są jak gdyby pierwsze nasze oceny i pierwsze badania. Myślę, że w najbliższych latach będziemy mieli więcej danych na temat tego prozdrowotnego działania tego mleka. Niemniej już teraz możemy powiedzieć, że przede wszystkim ono jest bezpieczne. Znaczy, tu nie jest jakiś wielki eksperyment związany z tym mlekiem. To jest po prostu, tak jak już powiedziałem na wstępie, powrót do przeszłości, prawda? Do tych pierwszych, to się nazywa stad, tych pierwotnych stad, które były takim ważnym elementem rozwoju rolnictwa kilka tysięcy lat temu i dostarczały właśnie tego bezcennego produktu, jakim jest mleko i produkty mleczne przetworzone. Mhm. Właśnie chciałem wrócić, skoro już pan profesor tak, że tak powiem, o tym powiedział. To, o czym profesor powiedział na początku, że mleko A2 jest nazywane mlekiem pierwotnym. I profesor powiedział kilka zdań na ten temat. Czy moglibyśmy rozszerzyć jeszcze ten wątek? Dlaczego tak jest? Dlatego, że wracając do składu mleka, no mamy tam pełnowartościowe białko o wysokiej wartości odżywczej. Tak to ujmujemy w normach żywienia. I w tych białkach znajduje się rodzaj białka beta-kazeina. Ona stanowi 30% wszystkich białek mleka. I teraz ten wariant pierwotny, różniący się tylko zawartością jednego aminokwasu, czyli mleko A2 było pierwotne. I doszło w przeszłości do mutacji tylko jednego aminokwasu. Czyli prolina została zamieniona na histydynę. Czyli niewielka modyfikacja, która absolutnie nie niesie ze sobą żadnego niebezpieczeństwa. Bo zawsze jak wdrażamy nowy produkt, to pytanie o korzyści się rodzi, ale również o to, czy takie mleko nie ma jakichś działań, prawda? Takich niepożądanych. Tu jest wręcz odwrotnie. Nie robimy jakiegoś super eksperymentu, jakiegoś nowego przedsięwzięcia, które modyfikuje nam mleko. My poprzez taką naturalną selekcję bydła wracamy do tego pewnego pierwotnego zwyczaju, sytuacji, tak może lepiej to określić, pierwotnej sytuacji, w której ludzie właśnie takie mleko spożywali. To tak trochę mi się kojarzy z taką pierwotną zdrowotnością. No, pan redaktor ma rację, że my teraz w ogóle jest taki pewien jak gdyby odwrót od tej żywności wysoko przetworzonej. I słusznie. Żywność wysoko przetworzona jest źródłem nieszczęścia, ryzyka wielu chorób. Czyli trendy mamy pozytywne. Można powiedzieć, że mleko A2 wpisuje się w pewien ogólny, nawet tak można powiedzieć, w ogólny trend naszego patrzenia na zdrowe żywienie. Czyli takiego pewnego powrotu do przeszłości. No dobrze, to porozmawiajmy w takim razie o korzyściach tego mleka A2. No, korzyści, które teraz są badane i analizowane, polegają na tym, że są badania, które mówią, że właśnie to mleko jest lepiej tolerowane przez człowieka. Co to znaczy? Mamy po spożyciu produktów mlecznych mniej sytuacji, w których występują na przykład wzdęcia brzucha, gazy, czy na przykład luźne stolce. Takie nietolerancje mogą się zdarzyć zresztą po wielu innych składnikach. Czasami w wyniku zawartej w mleku laktozy, bo my mamy w naszej populacji mamy pewien niedobór enzymu laktazy, który trawi tą laktozę. I teraz jest sytuacja następująca, że często jest tak, że my na przykład mówimy, że to jest kwestia nietolerancji białek mleka. A to nie jest kwestia nietolerancji białek mleka, jeśli występują
u danej osoby jakieś objawy ze strony przodu pokarmowego, tylko po prostu związane z niedoborem enzymu laktazy. A teraz mamy na rynku przecież produkty mleczne bezlaktozowe. I to jest bardzo szeroki asortyment tych produktów. Zwłaszcza dla osób w starszym wieku jest to ważne, dlatego że z wiekiem my mamy coraz mniej tego enzymu, który trawi ten cukier mleczny. Mhm. Czyli jeśli mamy produkty bezlaktozowe i jednocześnie mamy to mleko A2, no to możemy spodziewać się, że ono u wielu osób będzie zdecydowanie lepiej tolerowane. I osoby, które powinny spożywać dużo wapnia, no, zwłaszcza osoby w starszym wieku i na przykład dzieci, bo tak jak już zaznaczyłem, tutaj zapotrzebowanie na wapń jest nieco większe. Więcej musimy dostarczać wapnia, bo na przykład u osób w starszym wieku zmniejsza się ilość wchłaniania wapnia z przewodu pokarmowego. Jest mniej witaminy D. Witamina D gorzej działa u starszych osób. Potrzebujemy jej więcej. W związku z tym też potrzebujemy trochę więcej wapnia, żeby on mógł być wchłaniany w jak największej ilości, bo i tak my tylko wchłaniamy tego wapnia z diety od 25 do 40%. Czyli walka o to, żeby było tego wapnia jak najwięcej w produktach, jest uzasadniona nad właśnie tutaj u osób w starszym wieku. Zresztą mleko zawiera również witaminę D. I zresztą inne aminokwasy też pomagają we wchłanianiu tego wapnia. Dlatego proszę zwrócić uwagę, ja powiedziałem, że 25-40% z diety wchłania się wapń, tylko w takich ilościach. No ale jest różnica między 25 a 40, a żeby było 40, to ważne jest, żeby jednocześnie z wapniem była witamina D i aminokwasy. I to zawiera mleko. Dlatego chodzi o to, żeby nam to mleko nie uciekło gdzieś, żebyśmy się nie zrazili do mleka i produktów mlecznych. A to jest właśnie ta szansa, żeby to przeskoczyć i żeby jednak spróbować, przynajmniej próbować właśnie to mleko A2. Dobrze, panie profesorze, to jeszcze takie jedno pytanie. Czy w Polsce jest duża grupa ludzi, która byłaby zainteresowana piciem tego rodzaju mleka? Jak pan sądzi? To tak, jakby pan trochę zapytał, czy byłaby zainteresowana zdrowym odżywianiem. To jest kwestia edukacji. No bo jeśli ktoś nie wie o takim mleku, no to no nie będzie zainteresowany. No mam nadzieję, że obejrzą nasz wywiad. No ja tak myślę, bo to jest w ogóle, żywienie jest pasjonującą sprawą, niezwykle ważną dla człowieka, podstawową, decydującą o jego zdrowiu, o jego pomyślności, wielu różnych jakości życia. Czyli krótko mówiąc, no ważne jest, żeby dać szansę, bo ten nasz wywiad, no po co jest? No po to, żeby konsumenci dowiedzieli się, że takie mleko jest i spróbowali, przynajmniej spróbowali. Bo tutaj, tak jak mówię, badania trwają, jest to produkt bezpieczny, ale żeby się przekonać, jak działa, w jakim zakresie poprawia tą tolerancję i zmniejsza ryzyko różnych objawów, no to dopiero widzimy w praktyce. Takiej praktyce poprzez badania naukowe, ale również indywidualnej. A to jest krótka ścieżka, no można zawsze spróbować. Jeśli mamy wątpliwości, możemy spróbować i wtedy się sami przekonać, czy ten efekt działa, czy nie. Czyli to jest dawanie szansy tylko ludziom na to, żeby mogli mieć jakąś lepszą alternatywę. Panie profesorze, to ostatnie pytanie, takie już dodatkowo ode mnie. Czy pije pan mleko? Piję mleko. Produkty mleczne fermentowane jeszcze lepiej, bo zawierają bakterie probiotyczne. Także spożywam i dużo białego sera, tylko niskotłuszczowego. Jeżeli już spożywamy produkty mleczne, to pamiętajmy, że w sytuacji, kiedy mamy tak dużo miażdżycy w naszym kraju, nadciśnienia tętniczego, no i otyłości, to w ogóle a priori możemy założyć, że w zasadzie mleko niskotłuszczowe, najlepiej poniżej 1,5% i niżej. Dobrze. Szanowni Państwo, moim Państwa gościem był profesor Mirosław Jarosz. Dziękujemy serdecznie, panie profesorze. Dziękuję Państwu. Dziękujemy i do zobaczenia.